And I've been counting days to get away, to see you again, been fighting ways to get away, to see you again. Hej, hej, z tej strony Korcia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z The Sims 4. Jak już widzicie na podtytule, jest to wyzwanie 100 dzieci, ale od razu mówię, że nie będzie z tego serii. To nie jest serial ani początek serii. To jest po prostu moja prywatna rozgrywka, moja prywatna seria, znaczy moje prywatne wyzwanie, o tak. Po raz pierwszy to wyzwanie zobaczyłam u Asi Oski i tak ona jakoś, tak obejrzałam te parę odcinków i tak doszłam do wniosku, że sama chciałabym też spróbować takiego wyzwania. Wtedy jeszcze nie nagrywałam ani nic do tego, chciałam po prostu tak sama dla siebie spróbować i zdawało mi się to bardziej takie ciekawe niż taka, wiecie, rozgrywka z gry typowa, dlatego postanowiłam właśnie sobie takie wyzwanie wypróbować. A że teraz właśnie nagrywam i nie wiedziałam, co mam nagrać na sobotę, czy Single Father Challenge, czy The Sims 3 jakieś tam, to podeszłam do wniosku, że nagrałam wam właśnie taki odcinek z mojego prywatnego save'a ze 100 dzieciaczków. Jak wiem, 100 dzieciaczków cieszy się dużym zainteresowaniem u różnych youtuberów, także ja też taką swoją wersję wstawię. To jest jednak raczej jednorazowy taki odcineczek, tam więcej tych odcinków nie planuję. I od razu uprzedzam, że bo mogą być potem jakieś dziwne komentarze. Moja simeczka, matka wszystkich tych dzieci, nazywa się Stella Johnson, tak jak u Asi, ponieważ, no mówię, jak u niej to widziałam pierwsze i u niej się zainspirowałam tym wyzwaniem i nie miałam w ogóle w planach, żeby to kiedykolwiek komuś pokazywać, nagrywać, tak wiecie, na YouTube. Także tak nazwałam swoją simeczkę, a że to tylko jeden odcinek, to no doszło do wniosku, że już nie będę zmieniać tej jej imienia i nazwiska. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że właśnie tak samo się nazywa. No ale tak jak mówię, no to był dla mnie wzór i tak doszło do wniosku, że fajnie. Podoba mi się to imię i nazwisko, także tak ją nazwałam. Ale simka jest inna, zupełnie inna. Nie jest to Stella, tylko jakaś tam simaczka. Już nawet nie pamiętam, czy ja ją... Oj, czy ja ją sama tworzyłam, czy pobrałam z galerii. No nie pamiętam. To jest domek tej rodzinki. Domek, który w sumie sama stworzyłam od podstaw. Dlatego nie wygląda zbyt najlepiej. Także tak, to ja sama go zbudowałam. Także tak się prezentuje. No i tak, w domku mamy obecnie same kobiety. Mamy właśnie Stellę, mamy Genovefę, mamy Danutę, mamy Maję, która jest blondynką, ale te włosy, nie wiem czemu czarne jej się zrobiły teraz. No i Małgorzatkę najmłodszą. Oczywiście Stella jest teraz w ciąży, już wam pokazuję domek. Może zacznijmy odtąd. Tutaj macie pokój Stelli, mamuśki. Nie jest on jakiś tam super wypasiony czy coś, taki po prostu zwykła sypialnia. Tutaj może powinnam coś jeszcze jej postawić, no ale... Tutaj macie te wszystkie akty urodzenia. Tutaj właśnie ma garderobę. Tutaj dzieciątka malutkie przebywają. Tutaj mamy pierwszą łazienkę. Tu mamy oczywiście... Oj, przepraszam. No nie, dobrze, tylko... Tu mamy przedpokój. Widzę, że tutaj mi usunęło, bo tu wcześniej była taka szafa. Znaczy taka szafa, taka bardziej, wiecie, no buty, na tutaj wisiały kurtki. Ale widocznie usunęłam to z jakimiś modami i mi znikło. Także będzie trzeba coś tam wstawić. Tutaj mamy taki pokój dla bliźniaków albo po prostu dla dwóch dzieci w wieku szkolnym, na przykład dla dwóch chłopców. Tak się prezentuje ten pokój. Tak latam to myszko. Tutaj macie kuchnię. Kuchnia z jadalnią połączone. No w sumie 5 krzeseł to nie zawsze urządza naszą rodzinkę, no ale trudno. Taka kuchnia. To są dość stare mody. One już dawno wyszły, także
No, ja dawno tutaj w tą rodzinkę nie grałam, dobre parę miesięcy chyba nawet, wam powiem. No. Tutaj macie, mamy takie właśnie kawkę, ciasteczka. Tutaj jest salon z kominkiem, oczywiście telewizor dla dzieciaków, tutaj są tablety, jeżeli ktoś by chciał. Tu jakieś tam zdjęcia wiszą rodzinne, jakieś tam. Tutaj mamy taki pokój z łazienką, myślę, że dla nastolatków, w sensie chłopców. Także na razie on jest nieużywany. Póki co nie mamy chłopców jakoś żadnych. Tak, tutaj mamy ogródek, grill. Tu wcześniej stało jacuzzi, a tu było ognisko. Ale jakoś takiego dosyć kupiłam ten pakiet z tym i z tym, to tak właśnie sobie zamieniłam, żeby wypróbować. Ale myślę, że wrócę jednak do tego jacuzzi i do tego. Tu jest basen, jakby dzieciaki chciały. Tu jest dla dzieciaków właśnie taki plac zabaw. A jeszcze może pokażę wam dół. A na dole mamy piwnicę. W piwnicy kryje się pokój dla nastolatka. Nastolatki to taki męsko-damski pokój może być. Taki o sobie. O. A tutaj mamy taki pokój dla dzieciaków do zabaw, dla tych młodszych dzieci. Tutaj sobie taki. O. A tutaj mamy zdjęcia. Motyw ze zdjęciami to chyba też właśnie sobie tak od Oski wzięłam, bo bardzo fajnie to wygląda. Mamy obecnie 25 dzieci, w sensie 25 jest w drodze, o tak. No i tak to wygląda. A tutaj byli bliźniacy, oni mają razem zdjęcie, bo ich ojciec gdzieś mi się stracił i nie wiedziałam, z kim mam zrobić im zdjęcie. Tu jest łazienka, w której jak już widzę, zeżarło mi te szmody, które tutaj były, bo nie jest ona kompletna, wyglądała inaczej. A tu jest taki pokoik dla mamuśki. Mamuśka tutaj sobie urzęduje, pisze książki czasem, tutaj maluje obrazy. I tak, tutaj jeszcze była ta do medytacji i też mi się gdzieś to usunęło, muszę dostawić. Tu jest taki DJ-ski pokój, jakby któryś chciał nastolatek albo nastolatka rozwijać sobie taką umiejętność. Dobra, chodźcie na górę. Oj. Na górze mamy tak. Zacznijmy stąd. Oj. Tak, pokój dla bliźniaczek, dwóch dziewczynek. Aktualnie dwie dziewczynki sobie tutaj śpią. Tak to wygląda. O, taki sobie, o. Tutaj jest pokój też, na pewno go znacie, te mody dla dziewczynki. Tutaj dla nastolatki też dość popularny, myślę, że. Tutaj jest taki kącik właśnie. Tutaj jeszcze wcześniej, jak nie było tej piwnicy, to tutaj właśnie dzieci sobie malowały. Ja doszłam do wniosku, że zostawię im... O, tutaj coś namalowane już. Doszłam do wniosku, że zostawię im... Oj. Niech coś powie, dobra, że zostawię im ten kącik. Tutaj dla chłopca pokój, tutaj dla Stella sobie ćwiczyła, jak już czasem któryś ciąży była trochę grubsza. Tu pokój typowy dla chłopca. No i łazienka dla dzieci, co też chyba u Oski mogliście zobaczyć, bo chyba od niej też tak ta łazienka mi się spodobała i tak też zrobiłam. No i to tyle z domku. Domek tworzyłam sama, znikąd go nie pobierałam. Jakbyście chcieli sobie domek do swoich prywatnych rozgrywek z dzieciaczków, to śmiało piszcie, ja mogę go udostępnić. A tu jeszcze jest ogródek. No i tak się prezentuje nasz domek. Mieszkamy w Newcrest. Tutaj mamy trochę sąsiadów. No i tak to wygląda. Dobra. Ale może przejdźmy do rozgrywki. Tutaj chodzą nasze dziewczyny, ja już tutaj im dałam trochę ten. Jeżeli chodzi o umiejętności naszej mamy, to mamy tak. O, tak to wygląda. Jestem z nich dumna, opanowała tyle rzeczy już. A tymczasem właśnie brakuje jej zabawy, więc sobie przyszła tutaj. O, mamy, może pokażę wam nasze drzewko. Zobaczycie. Jakich tutaj mieliśmy właśnie dzieci. Aha. Niektóre właśnie, bo niektóre mody mi się pousuwały, także niektórzy może mogą być łysi albo goli, albo coś. Ojej. Właśnie podrzędny szef przestępców. Jezu. To jest nasz pierwszy syn. Madhew był jako pierwszy. Chciałam wam powiedzieć tylko, że niechcący nie wyłączyłam na początku właśnie starzenia się tych simów, którymi nie gram.
No i właśnie niektórzy mi się postarzyli, ale już nie chciało mi się, wiecie, ich odmładzać, się bawić w to i tak dalej, także zostawiłam. Potem dopiero wyłączyłam. Teraz nawet nie jestem pewna, czy wyłączyłam na 100%, bo teraz przerzucałam save'a na inny komputer i... No ale trudno. Dobra. Tak. Tutaj tu dziewczynom się te włosy bagują. Muszę je im zmienić. Masakra. No. Oj. I tak to wygląda. Taka moja, właśnie pomyślałam, że może byście chcieli zobaczyć taką moją prywatną, moje takie prywatne wyzwanie. Gdzie ty poszłaś? Umiejętność, a właśnie, jakie ty umiejętności rozwijasz, moja droga? Kreatywne, wiesz co? Może niekoniecznie byś, może byś poszła na dół albo na górę, obojętnie. I sobie porysowała kształty, o. Myślę, że to ci wyjdzie najlepsze, wiesz? No. Wy co, a wy jecie sobie, no to sobie jedźcie. Stella, jak tam? No rośnie ci zabawa. Ty jesteś w ogóle w którym trymestrze? Za 20 godzin trzeci dopiero. Dobra, może byś coś zjadła. Co tam mamy w lodówce? To w ogóle może, wiesz co? Może byś podała śniadanie i podaj omlet. O, to omlet zawsze. Nie wiem czemu, ale strasznie w Simsach podoba mi się, jak one, jak simy, jak moje simy robią omlet. Omlet, omlet. I w The Sims 3, i w The Sims 2, i tutaj też. Dobra, co, moje drogie? No, proszę po sobie posprzątać. Mi się wydaje, że wy niedługo do szkoły, za godzinkę. Dobra, ty masz jeden... Jakie ty umiejętności? Ty na gitarze, ja cię uczyłam. Chciałam, żebyś ty grała na gitarze, no. Zostaw. Poćwicz. Teraz też można ich uczyć umiejętności śpiewania, nie? To coś nowego właśnie. Stella, jak zrobisz ten omlet, to się zajmiesz, bo tutaj trzeba... Oj, to nie ty. Jednak. By trzeba było nakarmić piersią. Rozmawiać i przytulić. No, dawaj. No, jakoś tam ci to idzie. Co tam u ciebie? Nie, no. Teraz już wszyscy będą do niego lecieć. Do niej, bo to ona. Ty masz umysłowe, wiesz co? Ale ty chyba już masz... Nie, 3 na 4. Proszę bardzo. Ja już wam znajdę przed szkołą zajęcie. Właśnie Genoveva, tak dobrze. A, ci brakuje tej? O, drugi poziom, fajnie. Właśnie, może... A nie, jeszcze do trzeciego to już się nie wyrobisz. Ale ona już jest piątkowa, więc niedługo będzie dorastać i uciekać nam z domu. Ja tak mam, tak sobie ten, że wprowadzam ich do tatusiów. Czyli do ich tatusiów ich wprowadzam. Staram się właśnie, jak pamiętam, który to był tatuś, gdzie mieszka, to staram się ich wprowadzać właśnie do swoich ojców. Dobra, mogłabyś już tutaj to skończyć, bo mała tam płacze. A podejrzewam, że jest głodna. Nie, śmierdzi też. No ale głodna też jest na pewno. No dawaj, zrobiłaś? Dobra, czekaj, zjesz potem. Najpierw idź do dziecka. No, leć do dziecka. I... Właśnie tak dawno, wiecie, że nie grałam, idzie do szkoły, super, nie grałam już tyle czasu, że tutaj w tej serii jeszcze nie było, wiecie, Toddlersa, małego dzieciaczka. Ty już nie graj, idź do szkoły. O, super, zdobyła czwarty poziom, więc może... O. Ty poszłaś do szkoły, to weź. Damy ci... Nie, ubijaj się, ucz się pilnie. Czemu na ciebie nie mogę przekliknąć? O, właśnie. Jak tam u ciebie tutaj? O, może będziesz miała szóstkę, to wtedy tobie byśmy zrobili też urodziny. Więc by było super, to byśmy przemienili cię. No ale idź do szkoły, bo jak nie pójdziesz do szkoły, to nic się z tej szóstki. Ty też byś mogła się uczyć pilnie. Widzisz, już wydzwaniają do ciebie. Szybko idź do szkoły, halo. No i wiecie, się przycięła. O, dobra, idziesz, no biegnij. Jak tam? A, ty już się małą zajęłaś, widzę. Tam włosy. Oj, nie wiem, czemu mi tutaj...
O, dobra. Mam nadzieję, że zrozumiecie fakt, iż ja nie będzie gadać, że słabo, bo ściągam czy coś od. Nie, po prostu to była moja prywatna rozgrywka i tak postanowiłam, że komu to zaszkodzi, jeżeli sama dla siebie będę miała taką, a nie inną rozgrywkę, nie? Dobra, jedz. Zobaczmy, jakie my mamy tutaj stroje dla niej, bo ja nawet nie pamiętam na co dzień. Aha, coś takiego. To może. A, jeszcze coś tam miałam dalej. Dobra. Nie sprzątaj, pokojówek sprzątnie. Tutaj jakiś obraz rysowałaś, to sprzedaj. O, tak się prezentuje nasza Stella. Dobra, wiesz co, kobieto? Może byś tutaj przyszła. Może byś podlała, opryskała i zebrała. Zobaczymy, jak tam nasze plony wyjdą. Jeżeli chodzi o jej cechy, może wam pokażę. Ona ma tak: rodzinna, dobra, ekspresjonistka, płodna, domowiczka, kreatywna, udzielka i kreatywna wizjonerka i kreatywna. Tutaj właśnie się obawiam, muszę jej zatrzymać ten, bo też nie chcę zmieniać mamuśki. Chcę, żeby ona wszystkie dzieci urodziła. No. Może macie chęć, to możecie podesłać mi tatusiów dla niej. Bo ja, wiecie, też właśnie często biorę z galerii, bo ci tutaj to już wiecie. Małgorzata ma urodziny, ależ ten czas leci. O Jezek, super, zaraz zrobimy jej urodzinki. Także tego. No, to może byście mi chcieli podesłać jakichś swoich tatusiów. Jak będziecie mieli taką chęć, to piszcie mi w komentarzu i dajcie znać, gdzie mam ich szukać. To może nagram następny odcinek z waszymi tatusiami czy coś. Bardzo fajnie by było. Dobra, wiecie co? Ja tutaj, ona tutaj ogarnie ten ogród i ja do was wrócę i wtedy zrobimy urodziny. Dobra, ona musiała iść siku, to doszłam do wniosku, że najpierw zrobimy urodziny, potem ona ogarnie im ogród. Jej! Wczesne dzieciństwo! A no tak, ona teraz będzie małą toddlersem, a ja nie mam dla nich pokoiku. Kurczaczki, zaraz będzie trzeba coś wymyśleć. Dobra, już losuję jej cechę. A jej cecha to rozrabiaka, kurczaki. Ja nie korzystam z tej aplikacji, że wiecie, tam losować cechy jako tatuś i mamusia, tylko sobie tak właśnie zamykam oczy i losuję. Dobra, rozrabiaka, to będzie wesoło. Ty jesteś ruda? Ja nawet nie wiem, jak twój tatuś wyglądał. Czekaj, a ty pewnie go tutaj masz, co? Czy nie masz? Mirosław? Nie, to jest brat. Nie, to jej, a nie jego. Ten. Jack, to jest jej ojciec. O, nie, on nie był rudy. Oj. Czekajcie, to ja muszę gdzieś tutaj wymyślić dla nich pokój. Ale może. Tu mam dla dziewczynek, tu mam dla chłopców. Może ten pokój bym zmieniła dla tych właśnie dzieciaczków malutkich, bo w sumie tutaj, jak chłopcy są w tym, to tam jest jeden pokój. Ale tutaj też mogą spać. Kurczę, sama nie wiem, wiecie? Czy może ten zmienić? No nie wiem. Dobra, ale w każdym bądź razie puść ją. I weźmiemy ją, naszego rodzielca. Zaplanujemy jej stroje. Ojej. Ja teraz mam problem właśnie, gdzie zrobić pokój dla tych malutkich. Stella, zostaw ją. Tak, możesz iść pomalować, to będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, na razie tylko tak ją tutaj ubrałam. Przebrałam ją, dałam jej te warkoczki i tutaj postawiłam jej łóżeczko, jakieś klocki, tutaj ten i tutaj zrobiłam. Były trzy, ale widocznie usunęłam. Dobra, trudno. I właśnie tak tutaj
Zrobiłam i tutaj nocniczek postawiłam. Tutaj, tak wiecie, na szybkiego, że oczywiście ten pokój i tak dalej, to wszystko będę musiała po prostu zrobić taki jeden typowy dla tych dzieciaczków. No. Także tak, Stella, może weź ją trochę tutaj podnieść. Popraw humor jej. Więcej opcji. Czekaj, opieka nad małymi dziećmi. Daj napój, coś tam. Nie, nie zmieniaj sobie. Dobra, tam coś tam z nią porób. A dziewczyny wszystkie są w szkole. Więc malutka. O Jezus, jakie one są słodkie, te dzieciaczki. Także tak to wygląda. No. No. O, płacze. Czemu płacze? Tak, ja i Małgorzata Johnson. Takie poważne imię ma Małgorzata. Dobra, dyskutują o czymś. A ci nic nie trzeba? Mogłabyś w sumie się iść spać, wiesz? Idź spać. Maleńka. A ty, Stella, miałaś ten ogródek ogarnąć. Więc mogłabyś... Nie, 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 nie. Nie pielęgnuj, nie, nie, nie. Ja bym chciała, żebyś zbierz cały plon. O. Zobaczymy. O, właśnie, ten kup tatrzyk, bo właśnie ja tutaj, wiecie, mam ten teraz ten pokój dzieciaków, wcześniej tego nie miałam, więc bym mogła im powstawiać te pustostworki i wiecie, i te wszystkie, ten tatrzyk właśnie. Ja to jest piątek na szóstki, poprawa ocen, Genovefa. Dobra, czekajcie, zobaczymy, czy któraś ma szóstkę. Piątkowa, ile? A, bo tu trzeci, dobra, a ty? Piątkowa? Słabo. Dobra, idź się pobaw tych piratów po szkole, zresztą mamy weekend. A to jest jej dosnus, taki jej wybrałam. Ajku. No dobra, wy dzieciaki róbcie na razie co chcecie, chociaż... A czekaj, jak ty masz z tym poziomem umiejętności? No dobra, to nie. To idź na dół. I tutaj sobie... Nie wiem, weź to gdzieś powieść, może nawet tu być. Rysuj coś tam. Ty rozwijasz te umiejętności, ale ty chyba już masz rozwinięte to, co powinnaś mieć, tak. Więc rób sobie, co tam chcesz. Lekcję jeszcze zdążysz odrobić. Ty chcesz zjeść, to idź, no. A Stella. Zbierze nam plon. Czekajcie, zobaczymy, jak tutaj z tymi... O, 570, super. 130 jeszcze lepiej. Znaczy, no nie lepiej, no ale dobrze. Marchewki 70. Kurczę, myślałam, że przynajmniej jedna z dziewczyn przyniesie szóstkę, to byśmy zrobili jeszcze na koniec odcinka urodzinki. No ale niestety, tutaj zabrakło tutaj, a tej zabrakło tej umiejętności. To nic. Dobra, zjedz. Jak tam Stella ci idzie? Dobra, 90. 40. Mhm, 50. Może jak w przyszłości nagram jeszcze jeden odcinek, to właśnie zrobię wam taką aktualizację ich domku. Właśnie, wiecie, poprzerabiam, pododaję dużo nowych rzeczy, no bo wcześniej nie miałam wielu dodatków, nie? A bardzo dawno w to grałam, w tą rodzinkę, nie? Widzisz, do niej porozmawiaj. No to dobra, no to idź rozmawiaj z nią. A ty miałaś zjeść, a ty niesiesz ze sobą chyba jedzenie, tak mi się wydaje. Ty tutaj sobie się bawisz, to dobra. Mała śpi. Czemu te ściany znikają? Mała śpi, Stella sobie ogląda. Ale ty się czujesz dobrze? Dobrze się czujesz. To weź, idź, coś machnij. Nie, 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 nie. Klasyczny, duży. O. Dobra, właśnie tutaj bym jej do medytacji postawiła i w ogóle. Te tutaj sobie czas spędzają, ta się bawi na świeżym powietrzu, a malutka sobie śpi. No dobra, to ja myślę, że wiecie co, skończę już ten odcinek. Tak, o, taki krótki, pokazałam wam o co chodzi w moim, jak wygląda moje wyzwanie prywatna taka rozgrywka, jeżeli chodzi o wyzwanie 100 dzieci. Także tak to się prezentuje. No, poznaliście właśnie rodzinkę, zrobiliśmy sobie urodziny,
naszej małej Małgorzatki. No i Stella niedługo będzie rodzić, będzie następny dzieciaczek, ciekawe co tam będzie. No i ja oczywiście muszę tutaj się wziąć do roboty i przerobić ten domek, zrobić pokój dla małych dzieci i poprzerabiać, w ogóle pododawać dużo rzeczy, ponieważ wcześniej nie miałam tylu dodatków, w ogóle jeszcze tyle nie było. Niektórych, jak grałam ostatni raz w tą rodzinkę. Także no, piszcie w komentarzach, czy wam się podoba, czy chcecie następne odcinki z tej właśnie, z tego wyzwania. Takie sporadyczne, bo nie będę z tego robiła serii, tylko takie raz na jakiś czas wam rzucę. Piszcie, czy byście chcieli, no i czy chcecie domek, żebym udostępniła wam w galerii. Jeżeli macie jakiś simów takich robionych do wyzwań właśnie tych 100 dzieci, jakichś tatusiów, to też dajcie znać, to ja sobie bym z chęcią pobrała i ich tutaj wprowadziła to dla następny, dla serii, dla nas, na następne ciąże. No. Także tak. A także dajcie znać i właśnie piszcie, czy wy też macie swoje takie wyzwania, czy robicie, czy też się z tym zmagacie. Także no. Komentujcie i łapki w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrypcje też mile widziane. Brakuje mi 5 do 50, więc już wow. Także może mi się uda uzbierać. Także jeżeli wam się podoba, jak chcecie być na bieżąco z odcinkami, no to kliknijcie subskrypcję. No i dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!